Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym KW, czyli KW 2, czyli drugi tydzień. Pięć słówek i dwa idiomy, które chciałbym Wam zaprezentować w tym tygodniu, żebyście się ich uczyli. Też w tym temacie będę pisał zadania, jakieś mini testy dla Was, zdania do tłumaczenia na kanale, także obserwujcie, na Facebooku również. Obserwujcie. I przechodzimy do meritum, do pięciu słówek na ten tydzień i dwóch idiomów. Zaczynamy. Pierwsze słówko, które wylosowałem dla Was, to jest... I teraz powiem to po polsku najpierw, czyli będzie to trochę takie odpytajka, żebyście nie mieli kawy na ławę, nie? Żebyście mogli sobie coś, też tutaj coś zaangażować się w ten temat i spróbować wyciągnąć z pamięci, czy znacie. Wielkanoc. Wielkanoc. Czy znacie słowo? Uwaga! Das Ostern. Das Ostern. Tutaj dopowiem takie dwie rzeczy. Po pierwsze, Ostern, das Ostern. To słowo może Wam się kojarzyć z kierunkiem wschodnim. Mam na myśli kierunki świata. Nie? Der Osten to jest wschód. Dla odróżnienia der Westen to jest zachód, der Norden to jest północ i der Süden to jest południe. I gdzieś tam ta Wielkanoc ma w sobie gdzieś ukryte słowo wschód jako kierunek. Der Osten. I druga rzecz, o której chcę powiedzieć w związku z tym rzeczownikiem, to Oster, ten przedrostek, już bez enki, tylko samo Oster, można dokleić do różnych rzeczowników. Na przykład der Sonntag, niedziela. Der Ostersonntag, niedziela wielkanocna. Der Ostermontag, poniedziałek wielkanocny. W naszej kulturze znany jako lany poniedziałek. Smigus digus, nie? Także tutaj takie rzeczy. Jeszcze wspomnę o Osterei. Osterei, jajko wielkanocne. Czy to jest Osterhase, zając wielkanocny. Ten Oster jako przedrostek, który gdzieś się pojawia. Kolejne słowo, które chcę Wam zaprezentować. Aneinander geraten. Mit jemandem. Aneinander geraten. Kojarzycie słowo geraten może albo nie, ale powinniście. To jest wpaść. Na przykład w problemy albo dosłownie w dziurę. Tutaj jest aneinander, wpaść trochę na siebie. To jest, tłumaczenie trochę abstrakcyjne. Mianowicie tak jakby zderzyć się z kimś, ale tu nie chodzi o fizyczne zderzenie się. Może, oczywiście może, ale pierwotne jego znaczenie to chodzi o to, że to oznacza zacząć się z kimś kłócić. Wszcząć z kimś kłótnię. Czyli on zaczął z nami kłótnię. Er ist... Pamiętajmy, że geraten jest posiłkowym sein. Er ist mit uns, no bo z nami, aneinander geraten. Zaczął się z nami kłócić. Jeżeli macie fajne tłumaczenie tego zdania na polski, takie wiecie, takie polskie, to dajcie w komentarzu. Jak to fajnie ująć, jak to fajnie przetłumaczyć, to jestem gotowy, tutaj chętny, żeby coś od Was uszczknąć też. Uwaga, teraz przerwa na reklamę. W razie możliwości, jeżeli Wam zależy, to obejrzyjcie reklamę do końca, czy też jak najdłużej. Natomiast jeżeli Wam się spieszy, szanuję Waszą decyzję. Zaraz jak przerwie reklamę, po tych 5 sekundach klikniecie i oglądacie ten film, też nie będzie problemu. Dobra, przerwa na reklamę. Kolejne słowo, które wylosowałem na ten tydzień, to jest czasownik. Czasownik wykorzystać. Wykorzystać czas, wykorzystać jakoś w jakimś celu swój urlop, wykorzystać dobrą pogodę, żeby zrobić jakąś fajną wycieczkę. To jest oczywiście czasownik ausnutzen. Ausnutzen, wykorzystać. Co możemy wykorzystać? Możemy die Zeit, możemy das Wetter, pogodę, das gute Wetter kann man ausnutzen, możemy den Urlaub ausnutzen, wykorzystać urlop, żeby pojechać do Rzymu, nach Rom zu fliegen, lecieć albo zu fahren, pojechać. Można wykorzystać die Bahnfahrt, jazdę pociągiem, żeby na przykład uczyć się, zu lernen. Also kann man die Bahnfahrt ausnutzen, zu lernen.
Oder um die Bücher zu lesen, żeby czytać książki. Kolejny czasownik, który wylosowałem dla Was, to jest czasownik. No i teraz zastanawiam się, jak to przetłumaczyć, bo można na dwa sposoby. Jego pierwotne znaczenie to jest wypowiadać, na przykład umowę, wypowiadać mieszkanie, w sensie najem mieszkania. Natomiast ten czasownik po prostu tłumaczymy jako zwalniać się. To jest jego pierwsze takie znaczenie, które najczęściej używamy. Zwalniać się z pracy, czyli iść do pracodawcy, powiedzieć: dziękuję, ja już nie chcę tu pracować. Ich will hier nicht mehr arbeiten. I powiemy ten czasownik w odmianie ja. Ich kündige. Tak, ich kündige, to jest ja zwalniam się. Tak to tłumaczymy na taki polski-polski, nie? Natomiast jego pierwotne znaczenie tego czasownika, słuchajcie, to jest kündige, to jest wypowiadać w rozumieniu einen Arbeitsvertrag. Arbeitsvertrag kündigen. Wypowiadać umowę o pracę, czyli zwalniać się inaczej. I ostatnie słówko, piąte, to jest domek ogrodowy, czyli domek stojący gdzieś w ogródku, jakiś mały drewniany domeczek, w którym trzymamy narzędzia ogrodowe, Gartengeräte, albo w którym są oczywiście meble ogrodowe, Gartenmöbel, które też mogą stać na zewnątrz, nie? Chodzi o domek ogrodowy, czyli po niemiecku das Gartenhaus. Das Gartenhaus. Wspomnę, bo to nie wszystkim, nie dla wszystkich jest jasne. Słuchajcie, jak jest liczba mnoga od Haus? Domy, wiecie? Uwaga, uwaga, uwaga. Die Häuser. Dokładnie. To są domy. Dlatego domki ogrodowe to będzie die Gartenhäuser. I teraz czas na idiom. Pierwszy idiom dzisiaj. Najpierw powiem to po polsku. Że ktoś opowiada często jakieś wymyślone historie. Takie, wiecie, bzdury. Czyli po niemiecku tak Hochdeutsch byłoby to tak. Er erzählt immer erfundene Geschichten. Nie? Czyli erfunden, wymyślone, zmyślone historie. Po niemiecku? Er spinnt immer sein Garn. Er spinnt immer sein Garn. On opowiada zawsze historię. To jest idiom, tego się nie da przetłumaczyć i nawet nie będę próbował tego zdania spinnt dosłownie na niemiecki, bo to nie, na polski, bo to nic z tego sensownego nie wyjdzie. I drugi idiom na dzisiaj. On jest ze starej gwardii, żebyśmy się rozumieli. Ten zwrot oznacza człowieka, który jest na przykład w otoczeniu jakiegoś polityka albo wojskowego z jego początków kariery, nie? Zaufany człowiek, z którym się zna 10, 15, 20, 30 lat, może i więcej. I on jest ze starej gwardii. Er ist einer von der alten Garde. Er ist einer von der alten Garde. Er ist einer. On jest jednym ze starej gwardii. To einer wynika z rodzajnika, nie? Z rodzajnika der, który dotyczy mężczyzny. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych moich vlogach. Trzymajcie się cieplutko, cześć!